podczas ogłoszeń, że jako pielgrzymom nic nam się nie należy. I to się odnosi do tych ludzi, których spotykamy, którzy nas przyjmują. Bo oni nie mają żadnego obowiązku. Oni to czynią po prostu z czystego serca. Ale jeżeli spojrzymy na Boga, to tym bardziej nic nam się nie należy. I wszystko jest Jego łaską. Już wiele razy doświadczyłem, że jakbym nie przeżył pielgrzymki, chociaż starałem się jak najlepiej, to tej łaski Bożej było jednak tyle, że nie byłem w stanie wszystkiej jej przyjąć. I z roku na rok to coraz bardziej motywuje mnie, abym coraz lepiej ją przeżywał, bo Bóg jest nieskończony w swojej łasce. Przyjmijcie teraz łaskę Bożą poprzez to błogosławieństwo prymicyjne. Boga możemy nazywać Ojcem i my możemy nazywać siebie braćmi i siostrami. I przyjmijcie to błogosławieństwo jako moi bracia, moje siostry, jako dzieci Boże. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Przyjmijcie, bracia i siostry, błogosławieństwo Boże, przez które niech stąpi na was łaska Boża, abyście umocnieni potęgą Ojca Wszechmogącego, pouczeni mądrością Syna Bożego i rozpaleni miłością Ducha Świętego, czynili postępy w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Aby ułatwić, żeby ksiądz prymicjan do każdego z pątników mógł dojść, proszę o ustawienie się w koło kościoła i każdy otrzyma błogosławieństwo od księdza prymicjanta. Dobień chwała.